Fame wstawiło trzeci post dzisiaj, ale nie wiem, stary, nie czytałem. Drodzy widzowie, informujemy, że zakończyło się posiedzenie zarządu federacji. Władze Fame podjęły decyzje dotyczące konsekwencji dyscyplinarnych względem trzech osób. Po pierwsze, Denis Załęcki otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o 30% względem kwoty ustalonej w pierwotnej wersji kontraktu. Kara finansowa jest konsekwencją rażącego złamania regulaminu walki. Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na decyzję zarządu, było zachowanie, jakiego dopuściły się osoby z narożnika Denisa Załęckiego. Aha, czyli za to, co on zrobił, plus za to, że jego narożnik zaatakował Adriana Ciosa, jest 30%. Po drugie, Nathan Marcin otrzyma wynagrodzenie pomniejszone 20% względem kwoty ustalonej w kontrakcie. Kara finansowa jest konsekwencją zachowania zawodnika podczas jednego z programów na żywo, w trakcie którego Nathan zignorował polecenia szefa federacji i mimo wcześniejszych zapewnień w sposób bezpardonowy zaatakował bliskich Denisa Załęckiego. Wbrew wcześniejszemu komunikatowi, Nathan Marcin otrzyma pozostałą część wynagrodzenia. Zmiana decyzji federacji wynika z dokładnej analizy przebiegu wczorajszego co-main eventu oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w oktagonie bezpośrednio po zakończeniu walki. Po trzecie, członek teamu Denisa Załęckiego, który po zakończonej walce zaatakował Adriana Ciosa, otrzymuje dożywotni zakaz wstępu w jakiejkolwiek roli na wydarzenia organizowane przez Federację Fame. Nie mamy bezpośredniego wpływu na niektóre zachowania naszych zawodników, szczególnie w czasie transmisji na żywo. Mimo wszystko czujemy się odpowiedzialni za zaistniałe incydenty. Przepraszamy naszych widzów, ponieważ te sytuacje nie są zgodne z tym, co chcemy Wam oferować w ramach naszych programów oraz gal. Powiem Wam tak, jestem zszokowany ogólnie tego typu statementem, bo tak jak Fame popełnił kolosalny błąd wczoraj, że jeszcze przed ostatnią walką podjął decyzję i tak bardzo w emocjach opublikował to pierwsze oświadczenie, gdzie zdyskwalifikowali Nathana, coś tam, że Denis miał przejąć jego pieniądze. To był ogromny błąd. Przede wszystkim dlatego, i to Wam powie każdy mądry i bystry doradca wizerunkowy i PR-owiec, że takich rzeczy się nie robi z minutę na minutę. To trzeba usiąść, przegadać. I wiecie, jeszcze jak jesteś sędzią w meczu piłkarskim, to masz, rzeczywiście, masz parę chwil, żeby podjąć stare decyzje, karny czy niekarny. Ewentualnie teraz jest jeszcze VAR. To możesz pójść na VAR i sobie tam w paru tych zobaczyć, podjąć decyzję. Ale zanim był VAR, no to sędzia miał dosłownie, stary, mógł się posiłkować bocznymi, ale miał dosłownie sekundę, dwie sekundy, żeby podjąć decyzję i przez to te decyzje często były chaotyczne. Pod tym względem ogólnym błędem, jeśli masz dużo czasu, bo to by było zrozumiałe, coś się wydarzyło tam pod koniec walki, okej, jutro wydamy stanowisko, nie? To jest tak samo jak parę razy włodarze KSW się nacięli na to, że tuż po gali zadawali im pytania odnośnie jakiejś walki, oni jeszcze w emocjach, wiesz, wypowiadali się na dany temat. Teraz już tego nie robią. A w ogóle dawno nie widziałem, że Martin Lewandowski w ogóle po gali się wypowiadał. Być może nie śledzę, nie wyświetliło mi się, no ale myślę, że już troszkę od tego odeszli. Jakby podstawowym błędem zarzucania ludziom tutaj czegokolwiek jest to, że Denis został ukarany tylko i wyłącznie za to, że kopnął Nathana w głowę. Pomimo tego, że mówił wszędzie, że go kopnie w głowę, na programach też brzydko mówił. Też wyzywał go, krzyczał, że go zabije, liściował chyba Ciosa, więc jakby przemoc słowna i fizyczna to przecież tam była na każdym kroku. Więc pod tym względem jakby Denis dużo więcej zrobił rzeczy, które nie są fair play. Bo wiesz, na przykład, co by o takim pasucie nie mówić, jak pasut idzie poddymić, no to spoko, to jest taka konwencja humorystyczna, to jest mniejszy bądź większy bezbek. Trzyma to jeszcze jakiś poziom, nie? Ale wiesz, rzucanie w kogoś krzesła, krzyczy, że go zabije, że opluwanie, lewanie wodą, wypłacanie liści. Nie jednostkowo, wiesz, jest akcja, jest reakcja, tylko że cały czas się to dzieje. I teraz tak, jeśli Denis nie ma ochoty pertraktować z Nathanem, bo Nathan go wyzywa, bo Nathan źle się zachowuje, to powinien zrobić, stary, coś takiego, na przykład, co ja zrobiłem. Jacek Murański razem ze swoim synem też wyzywali mi rodzinę. I teraz tak, ja nie biorę walki z Jackiem Murańskim. Ja nie chodzę do programów, gdzie jest Jacek Murański.
bo po prostu nie mam ochoty jakby słuchać rzeczy, które on mówi, więc tego nie robię. A jeśli Dennis drugi raz bierze walkę z Nathanem, są przesłanki, że Nathan się będzie w dany sposób zachowywał. To jeśli ci to pasuje, albo aż tak mocno ci nie przeszkadza, to spoko idziesz. Ale nie możesz pójść pierwszy raz i ci to nie pasuje i potem stwierdzić, że pójdziesz drugi raz, bo Nathan może się zmienił. Nie, Nathan się nie zmienił, Nathan jeszcze bardziej cię będzie wkurwił. Bo Nathan obrał sobie taką taktykę freakfighterską, że po prostu będzie ludzi wkurwił. To jest tak samo jak Dennis obrał sobie taką taktykę, że ulica, że charakter, klapuny, że ty jesteś p***a, jestem gitem, z policją nie tańczę. To jest jakby postać, którą on przybrał, a Nathan przybrał taką. Więc nie możesz drugi raz iść do Nathana i zastanawiać się, dlaczego on się w taki, a nie inny sposób zachował. Inna rzecz, że Nathan też przesadził. Tylko moim zdaniem, po tym, co zrobił Dennis, ja nic do Dennisa nie mam. To nie jest tak, że ja go nie lubię i teraz chcę na niego źle powiedzieć. Dennis powinien raz, że zostać zdyskwalifikowany, co zresztą został, bo się zachował w skandaliczny sposób w oktagonie, kopiąc leżącego w głowę. On mu mógł kręgosłup przetrącić tym kopnięciem. Jakby go czysto trafił, mógł mu naprawdę zrobić ciężką krzywdę. I to nie jest tak, że tak jak Ferrari, nie? Ferrari po prostu dobiegł do zawodnika, on wstał, go kopnął. Chciał go drugi raz kopnąć, sędzia go odciągnął, a jak nie, to jeszcze próbował stąpami mu żyć. Więc to nie jest tak, że o ferworze walki. Że tam no tyle brakowało i nie byłoby faulów. No, że jest faul, ale to nie było takie chamskie. Więc nie rozumiem, dlaczego na przykład Marcin Najman został zdyskwalifikowany w walce z Cassiusem, gdzie też celowo. Tylko on go raz kopnął low kickiem, no to nie zrobił mu krzywdy i drugi raz go obalił. Czyli też mu nie zrobił krzywdy, no po prostu go wywrócił. Kopnięcie kogoś i wtedy zmienili kontrakty, że jak zostajesz dyskwalifikowany, to Fame może ci zabrać całą pensję. Czyli oni mieli jakby podstawę do tego, żeby nie wypłacić Denisowi wynagrodzenia. I tym bardziej mnie to dziwi, bo to nie jest tak, że Denis jest najważniejszą gwiazdą federacji, więc trzeba go ukarać, ale też trzeba go troszkę ugłaskać, żeby się ogarnął, bo jest potrzebny następny gale. To teraz Fame jest Denisowi potrzebny, a nie Denis Fame'owi. W momencie, jeśli są pogłoski, że Cloud został wykupiony, to Denis nie ma gdzie walczyć. Denis może walczyć w Fame'ie. Więc jakkolwiek to nie zabrzmi, Fame może nawet wyjść z pozycji siły, zabrać mu pieniądze, jak mu się nie podoba, to nie będzie walczył. A z racji tego, że chce walczyć, no to przyjdzie na następną walkę i tyle, nie? No, Nathan. Nathan dostał minus 20% względem kwoty ustalonej w kontrakcie. Jeśli rzeczywiście Nathan był przestrzeżony, nie mów o rodzinie, coś tam, Nathan nie przesadzaj, dymy dymami, ale nie rób takich rzeczy, to również powinien zostać ukarany. Więc ja uważam, że 20% kary dla Nathana, okej, nie wiem też od jakiej kwoty, no ale powiedzmy, że nawet od 100 tysięcy to 20 tysięcy, od pół miliona stary to 100 tysięcy, więc to jakby jest sporo pieniędzy, 20% to 1/5, no to trochę jest. Kara dla Nathana jest uczciwa względem występu, które tutaj zaprezentował przed milionami słuchaczy, ale dla Denisa ta kara jest skandalicznie niska, po prostu. Co go polecenia obchodzą, jak nie ma tego na piśmie podpisanego? Zwróć uwagę na frazę pierwotnej wersji kontraktu. No nie, no jakby to jest po prostu pierwotna wersja kontraktu. No. Poza tym nie wyegzekwujesz tego. Na koniec dnia Fame może wypłacić zarówno Denisowi, i Nathanowi pełną kwotę i ty nie będziesz wiedział, czy oni to zrobią. Bo nie jesteś w stanie zmusić prywatnej spółki do tego, żeby ci udzieliła danych księgowych. Czy oby na pewno nie dostali pieniędzy, nie? To już nawet tego pod stołem nie trzeba płacić, tylko wystaw fakturę i tyle. Wiesz, to co oni sobie piszą na social media, no ale powiedzmy, że tak jest, jak tu jest napisane, nie? Jest tu napisane, że nie dostaną, więc powiedzmy, że nie dostaną. Mówicie to, że jakieś polecenia ten wydał, tak jak nie ma tego w kontrakcie, to nie musi się do tego stosować. Masz różne tam takie wizerunkowe zapisy w kontrakcie i pod to zawsze to można podciągnąć. Działanie na szkodę federacji, zachowywanie się fair play względem twojego rywala, zachowania, które wiesz, nie przeczą jakby dobrej kulturze, czy jak to tam jest mądrze spisane. Więc jak najbardziej, jeśli Nathan został przestrzeżony, że nie może pewnych rzeczy robić, no to niech tych rzeczy nie robi. To jest tak samo jak ja bym poszedł i pokazał dupę na programie i by kanał zbanowali. Ktoś powie, ale on nie miał
w kontrakcie, że ma dupy nie pokazywać. No ale no nie pokazuje się dupy, nie? Nathan to niestety jest taki elektron, którego nie będą w stanie, nie są w stanie nad nim zapanować, stary. To jest moc, którą sobie nie radzą, nie? To jest, stary, jak nomadzi lata temu odkrywali ogień. To nie był żywioł, z którym byli sobie w stanie poradzić, byli w stanie go kontrolować. Zresztą do dzisiaj nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować żywiołów. No i Nathan jest takim żywiołem, z którym Fame sobie nie radzi. Ale Cloud sobie też z nim nie radzi, Prime sobie nie radzi. No i taki jest Nathan po prostu, nie? Ja uważam, że sami go podpuszczali przed programami, by robił takie rzeczy, a teraz palą głupa. A nie, no to oczywiście Nathanowi nikt nie płaci za to, że on fajnie, prawy, prosty bije, tylko że zachęca swoimi działaniami i swoimi wystąpieniami publicznymi ludzi do tego, by śledzili to. Jakieś pogłoski słyszałem, jak się ta gala sprzedała i się nie sprzedała dobrze, nie? Ponoć. Ja też nie wiem, na ile oni kosztów mieli, nie? Jakie tam deale są, czy z Canal Plusem, czy ze sponsorami, czy coś. Nie wiem, czy są stratni, czy nie, ale jeśli ktokolwiek jeszcze myśli, że Fame sprzedaje po 500 000 pay-per-view na galę, to się bardzo myli. Powiem szczerze, nie znam dokładnej liczby, tylko jakby tak słowem, że no, tak o. To myślę, że na dzień dzisiejszy Fame sprzedaje trochę lepiej niż Prime. Czy bańkę na łeb myślę, że wyciągają wodarze? Nie, nigdy nie wyciągali. Czy w listopadzie sektor rąkowi robimy? Nie wiem. Miałem informacji na ten temat. Ja ci powiem tak, że dla nas to biznes też robić te sektory i tak dalej, nie? Na pewno jest jedna rzecz, którą musicie pamiętać. Ludzie, którzy kupili bilety na sektor Taty Bandury, bo tam była taka akcja, że kto kupił przed obniżką, dostanie teraz bilet za złotówkę na następny fejm, nie?